Mama, no idziesz? Siemanderko, siemandereczko, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w 710 odcinku Gitarowej Mgły, czyli filmików o gitarach FOG. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się gitarą zrobioną przez człowieka, którego już znacie z filmików, brytyjskiego lutnika Mike'a Payne'a, który robi swoje gitary pod marką Stone Wolf Guitars. Zajebiste instrumenty, rewelacyjnie oryginalne, nietuzinkowe, z nowinkami, po prostu technologicznymi, może nie tyle technologicznymi, co z nowinkami techniczno-wykonawczymi, tak bym to powiedział. Słuchajcie, jestem bardzo szczęśliwy, muszę wam powiedzieć, gdyż ta gitara ma miesiąc. Powstała mniej więcej 6 września 2018, dzisiaj jest u mnie 3 października 2018, oczywiście emisja jest trochę później, nie wiem kiedy, ale generalnie ta gitara ma miesiąc i jestem chyba jej pierwszym testerem w ogóle, poza oczywiście Mike'iem, no to jestem chyba pierwszą osobą, która w ogóle tak ją sobie wzięła na podlupę i tutaj zaczęła ją oglądać. Powiem wam szczerze, że obserwuję to, co robi Mike od dłuższego czasu. Mike, czyli Stone Wolf Guitars, Przemek Druszkowski i Artur Dogge, to jest trzech lutników, z którymi mam stały kontakt i od których podpatruję pewne rzeczy. No od Mike'a najmniej, bo mieszka najdalej. Z Przemkiem i z Arturem widzę się częściej, aczkolwiek mam wzgląd na to, co robią i mogę po prostu też powiedzieć, jaki robią progres. I progres tutaj jest niesamowity. To, co Mike zaczął wyczyniać ze swoimi instrumentami, to jest po prostu coś pięknego i to jest coś po prostu całkowicie niepowtarzalnego. Co on robi, słuchajcie? Ano bawi się w, to się nazywa kompozyt albo resin, generalnie w żywice kompozytowe. To jest taki modny ostatnio trend, jeśli chodzi o robienie gitar, że bierze się kawałek drewna, macza się go, znaczy w sensie zanurza się go w kompozytach i potem z tego się wycina kształt. Ten kształt jest takim drewnem wymieszanym z tym kompozytem. Taką gitarę już, która nazywa się The Pharaoh, już możecie na filmikach obejrzeć. Jest jeszcze taka gitara, którą mamy dzisiaj, czyli The Icara. I jeszcze jest gitara, która nazywa się Bubblegum, czyli guma do rzucia, i którą sobie obejrzycie w jednym z kolejnych gdzieś tam odcinków. Co robi generalnie Mike? No słuchajcie, ta gitara jest wymieszaniem materiału. Tutaj te takie tygrysy, to co tutaj widzicie, to jest materiał, czyli po prostu tkanina jakaś, która jest zanurzona w tym kompozycie i z tego jest zrobiony top po prostu tutaj. Tak samo tutaj na główeczce też mamy ten kompozytowy materiał. Oczywiście wykorzystane jest tutaj drewno, jest go nawet dużo, dużo więcej niż w tej gitarze Faro, gdzie był taki kawał drewna i dużo żywicy. Tutaj ta żywica jest tylko raczej na topie. A żeby powiedzieć wam pełną specyfikację tego instrumentu, muszę skorzystać ze ściągi, którą zresztą wam teraz pokazuję. Więc mamy tak, body jest zrobione, jak powiedziałem, satynowy tutaj jest topik zanurzony w kompozycie. W środku jest taka cieniutka warstwa klonu. Całość ta decha tutaj to jest olcha i jeszcze mamy z jesionu takie jakby, to nie jest binding, bo on jest, nie jest na zewnątrz, to się nazywa purfling po angielsku. No taki ozdobny motyw, taka otoczka wewnętrzna jeszcze jest dodatkowo z tego jesionu i to też jeszcze jest to, słuchajcie, przez środek na topie. Gryf zrobiony jest z 9 kawałków drewna. Mamy drewno węgę, mamy drewno purple heart, czyli purpurowe serce i klon. Dodatkowo jeszcze jest kawałeczek czarnej tutaj koriny dołożony do tego gryfu. Oczywiście jest on wzmocniony przez
przez pręty z włókien węglowych, to jest też bardzo taka używana ostatnio przez lotników metoda, a której używa Przemek, jej używa. No i też mamy tutaj, jak powiedziałem, już na główce jest też ten materiał z tym kompozytem i gryf jest dokręcony do korpusu czterema śrubami. Trzy kawałki są na podstrunnicy. Jest to heban, płomienisty klon i sapele. Wymieszanie takich drewien, więc tam, gdzie jest jasno, to jest oczywiście klon, tam, gdzie jest czarno, to jest sapelka, a tam, gdzie jest taka linia, tam, gdzie jest ciemno, to jest jak się to nazywa, heban, a w środku jest jeszcze ta linia taka z tego sapele. Sapele bardzo popularna ostatnio rzecz. Skala instrumentu, na górze na strunie 6 jest 27 cali, na dole jest 25,5, czyli od struny E1 mamy normalną, rozrastającą się tak zwany fan fret skalę do 27 barytonową. Tutaj są założone struny do drop D, więc ona nie jest zestrojona jakoś nisko, ale dzięki temu, że jest to gitara barytonowa na górze, no to możemy te niższe stroje sobie tutaj uzyskać i będzie to fajne naprężenie i dobrze będzie to wszystko pracowało, a nie musimy zakładać takich grubych strun. Trochę gdzieś tam w teście się bawię tym, że obniżam. 24 progi ze stali oczywiście nierdzewnej. Zwróćcie uwagę, jak te progi są nabite. Natomiast mianowicie Mike najpierw je zaokrągla na końcówkach, potem je nabija i generalnie podstrunnica jest leciuteńko szersza niż progi. Prog oczywiście nic tutaj nie spada, to nie jest tak zrobione, żeby nam spadało, ale jest po prostu, jest troszeczkę szersza podstrunnica, a te progi są takie w środku, więc nie ma mowy o żadnych tutaj, w ogóle niewyczuwalne są te progi, bo one w ogóle nie wystają nawet o setne milimetra z podstrunnicy z boku. Kropeczki są luminescencyjne, czyli fluorescencyjne po polsku. To wszystko, jeśli chodzi o gryf. Klucze Schaller M6 blokowane, ABM mostek zrobiony z pojedynczych siodełek, więc właściwie tak jakby 6 osobnych mostków, każdy dla każdej struny. Gałeczki również są zrobione przez Majka samodzielnie. Generalnie Mike oprócz hardware'u, czyli oprócz pick-upów i mostków i kluczy i jakichś tam układów elektronicznych, wszystko sobie robi sam. Siodełko Grafteka Tusku. Oczywiście dwustronny, to już jest standard, dwustronny pręt w środku i czarne straploki. Jeśli chodzi o elektroniczną stronę tego instrumentu, to mamy tutaj debiut neodymowych przetworników robionych przez Oil City Pickups, z którymi Mike od jakiegoś tam czasu współpracuje. Nazywają się one Black Wolf i są to przetworniki oparte o magnes neodymowy. Trzypozycyjny przełącznik, volume oczywiście na CTS-ie i gałeczka ton, nie jest tonem, tylko jest płynnym rozłączaniem cewek, oczywiście switchcraftowe gniazdko, a całość wykończona jest takim celulozowym, nitrocelulozowym precut lakierem. Jest ta gitara, jest bardzo, bardzo smooth, słuchajcie. Jeśli chodzi o sam kształt być może jest dla niektórych kontrowersyjny, ale powiem Wam szczerze, że jest to jedna z najwygodniejszych chyba gitar, jakie w ogóle w życiu kiedykolwiek miałem, przez to, co tutaj jest. Tak, no po pierwsze oczywiście dostęp do wysokich pozycji bez jakiegokolwiek problemu. Oczywiście ten fan fret jest tak zrobiony, że to właściwie jest niewyczuwalne, że jesteśmy gdzie indziej, że te progi są tak krzywo nabite. Wszystko jest tutaj normalnie, tak jakby było pod ręką, jakbyśmy grali na normalnym instrumencie. Ale tutaj najważniejsze jest to. Generalnie sam kształt tego instrumentu powstał na bazie jednych z pierwszych gitar, które Mike robił. Stwierdził, że musi troszeczkę odnowić, zrewolucjonizować swój kształt instrumentu, no i wyszło mu coś, co zupełnie jest właściwie nowe. No gdzieś tutaj widać przy przyłączeniu gryfu, gdzieś widać te odniesienia do starych jego gitar, ale tutaj to po prostu to jest coś rewelacyjnego.
Jeśli komuś to nie podoba, no to powiem tak, jak jest zasłonięte ręką, to tego i tak nie widać. A wygoda tego i to, jak mamy tu po prostu ułożoną rękę w stosunku do tego, jak na przykład są te ścięcia w instrumentach, no to jest coś zupełnie innego. Więc tak to się prezentuje. Brzmieniowo na moje ucho i na moje możliwości instrument jest bardzo żywy. Instrument jest bardzo taki responsive, tak oddaje po prostu, ta dusza jego jest tutaj oddana przez te przetworniki. Te przetworniki nie ingerują w brzmienie samego instrumentu, samej dechy. Jest bardzo charakterystyczny dla Mike'a. Mike ma coś takiego w swoich instrumentach, co powoduje, że one grają w jakiś taki swój specyficzny sposób. To jest bardzo fajne, że ma swój charakter. Być może są to stalowe progi, bo są to instrumenty wszystkie, które grałem do tej pory, są na stalowych progach, ale zobaczymy, bo ten kolejny instrument, czyli ten bubblegum guma do rzucia, ma progi złote. I te progi złote generalnie zobaczymy, jak one się zachowują i czy mają jakiś inny wpływ na brzmienie. Aczkolwiek to, jak ta gitara gra, jest takie po prostu żywe, konkretne i no jak to inaczej powiedzieć, chyba nie wiem. Najlepsze słowo, jakie mi się nasuwa, to jest właśnie, że ta gitara jest żywa. Że ta gitara po prostu żyje takim oddechem, taką pełnią życia i po prostu dzięki temu ma bardzo fajne, charakterystyczne brzmienie. Wykonana jest przezajebiście, wygląda przerewelacyjnie. Gra zajebiście i po prostu jest przepiękna, więc ode mnie wielki, wielki props dla tego instrumentu. Do testu wykorzystałem dzisiaj jeden wzmacniacz, jest to Bogner Alchemist, dwukanałowy, ale na czystym kanale można uzyskać też barwę crunch z budowanym delayem od Line 6, lampowa głowa. Bardzo fajna, bardzo fajnie grająca. Nagrana jest mikrofonem Prodipe, który bardzo, bardzo serdecznie polecam. Użyłem oczywiście kabli od Reds Music. No i już chyba tylko tyle. No, przed Wami generalnie ten zajebisty instrument od Mike'a. Wypatrujcie na filmikach kolejnego tego Bubblegama. I no cóż, zapraszam. Thank you.
Warszawie, końcóweczka, z takim tutaj oto grillikiem. Tu jest Gajos, Gita TV, a tutaj stoimy sobie o Hard Grove. I taki oto stoi stary gaz albo UAZ, to jest gaz, nie? UAZ, dobrze mówię. Taki UAZ, więc warszawskie klimaty w ten sposób filmikowo, nocne.